No jakbym się nie starał, to mimo szczerych chęci ta gra nie zasługuje na 9¾. Ale wciąż możesz ją wykorzystać jako pretekst do sprawienia sobie nowego sprzętu. Dziedzictwo Hogwartu to gra, na którą czekałem z zapartym tchem przez ostatnie pół roku. Jednocześnie jest to też tytuł, który niczym sernik niesamowicie podzielił internet na dwa skrajne obozy. Albo uwielbiasz czysty, albo też nie możesz patrzeć na ten z rodzynkami. I gdzieś pośrodku tego chaosu, gdzie jest to albo gra roku, albo najgorszy overhypowany syf, jestem ja. Który niezwykle oczarowany samym światem nie może się pogodzić z pewnymi super irytującymi problemami najnowszej gry z uniwersum Harry'ego Pottera. Cześć, siemanko moi drodzy, tutaj Radyjko, witajcie na kanale Morele TV i zapraszam was dzisiaj na przejażdżkę na moim miotle po Hogwarcie, Hogsmeade i najbliższej okolicy. Usiądźcie wygodnie i subskrybujcie, bo oto przed wami moje spostrzeżenia związane z grą Hogwarts Legacy. Jej wady, zalety, ale też i problemy. I tak, pojawi się kilka spoilerów mechanik koniecznych do omówienia moich przemyśleń, jednak nic większego z fabuły nie zdradzę. Ale zanim zaczniemy, zapowiem też kwietniowy materiał, w którym wrzucimy na ruszt wszystkie już wtedy dostępne wydania na stare konsole, na nowe konsole i na PC. Zobaczymy, czy decydując się na poczekanie tych 2 miesięcy i ogranie tego tytułu na poprzedniej generacji, cokolwiek straciliście. Spodziewajcie się takiego zestawienia, a teraz lecimy! Dziedzictwo Hogwartu jako gra pozwala nam przeżyć swoją własną przygodę w cudownym zamku, z którym pewnie spora część z was, jak i ja, się wychowywaliśmy. Cała historia jest osadzona w czasie przed wydarzeniami znanymi z książek, co swoją drogą jest bardzo sprytnym zabiegiem ze strony producentów, bo nikomu się nie narażają na docinki w stylu tutaj sielanka w Hogwarcie, a w międzyczasie świat się kończy. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż wiele wydarzeń historycznych wymagało sporego researchu z ich strony i dokładnego przygotowania. A to widać niemal na każdym kroku, bo Hogwarts Legacy jest przepełnione uśmieszkami skierowanymi właśnie w stronę osób, które znają realia świata magii i czarodziejstwa. Niemal wszystkie takie uśmieszki zostały przedstawione w formie znajdziek dodatkowo urozmaicających grę, a jednocześnie tak przystępnie przygotowanych, że nawet osoby, dla których jest to pierwszy kontakt ze światem z realiów powieści pani Rowling, mogą szybko załapać czarodziejskiego bakcyla. Hogwarts jest ogromny. Sam zamek niejednokrotnie przyprawiał mnie o agorafobię, a do tego ile razy myślałem, że widziałem już wszystko i wszędzie w nim byłem, to okazywało się, że kolejna misja prowadzi mnie akurat jeszcze w inny zakątek, którego totalnie nie znałem. Do tego mamy całkiem sporych rozmiarów Hogsmeade, ale prawdziwe szaleństwo zaczyna się, jak spojrzycie na mapę świata. Bo ta mnie osobiście w pierwszej chwili przeraziła i to dosłownie. Jest wielka. Klimat czarodziejskiej krainy jest oddany bardzo dobrze i z charakterem. Ciepłe i przyjazne miejsca takie dokładnie są, a niepokojące krainy lokacje potrafią przyciągnąć chłód. Do tego dochodzi spora swoboda eksploracji i o ile w skali makro jest cudowna i daje poczucie naprawdę totalnej wolności, bo zarówno sposób, jak i czas, kiedy będziemy chcieli zwiedzać, pozostaje do naszego wyboru, to niestety w skali mikro skupia się na rzucaniu co chwilę revelio, czyli zaklęcia radaru, które podświetla przedmioty, z którymi możemy w jakikolwiek sposób wejść w interakcję. No i wtedy, zamiast się rozglądać po zamku i doceniać te piękne detale, to ja kręcę kamerą w poszukiwaniu, czy coś się blisko nie podświetliło. Z tą otwartością przychodzi również cena wymagań sprzętowych, czy ciągłego doczytywania kolejnych części wielkiego zamczyska. I tutaj przyznam szczerze, że jestem totalnie zachwycony i na początku nawet tego nie zauważyłem, bo w grze sprytnie wykorzystano drzwi. Drzwi, które w takim Hogwarcie występują naturalnie. Otwierają się one samoczynnie i przepuszczają nas do kolejnych części i lokalizacji. No właśnie, bo czasami się otwierają po chwili. I wtedy to właśnie gra doczytuje brakujące elementy świata. Jest to tak naturalne, że na początku gry zwyczajnie myślałem, że to ja popełniłem błąd, jakoś źle wbiegłem w te drzwi, może nie aktywowało się trigger, który ma je otworzyć. I ani razu nie wybiło mnie to z rytmu gry, czy wyraźnie nie wpłynęło na zabawę. Świetna robota. No ale tyle dobrego. Muszę też dołożyć łyżkę dziegciu do tego całego zachwycania się grą. I tutaj niestety po doświadczeniu niedawno, no w mojej głowie jakby wczoraj, Cyberpunka 2077 na premierę na wszystkich możliwych platformach, jestem wyczulony na kilka kwestii. Jedną z nich jest irytujące powtarzanie się kwestii dialogowych. Przykład z samego początku gry i bez wdawania się w szczegóły. Musimy znaleźć gargulki porozrzucane po Hogwarcie. I od tego czasu, jak z Delamainem, ile razy wejdziesz w obszar, gdzie może być taki gargulek, nasza postać plan podpowie: ej, tu w okolicy może być jakiś gargulek. Powinienem się uważnie rozglądać. Za każdym jednym razem. I to samo tyczy się też wielu późniejszych misji. Na przykład od 15 minut przesuwasz klocki i przyglądasz się różnym obiektom? Pozwól, że co minutę ci przypomnę, że powinienem się uważnie temu przyjrzeć z każdej strony.
I może to być moja nadwrażliwość, ale dosłownie co róż w grze się na to nadziewałem i strasznie mnie to irytowało. Idąc dalej, sporo zagadek, które można rozwiązać na pałę. Na przykład przy misjach z drzwiami nigdy się nie zastanawiałem, co oznaczają poszczególne symbole. Tylko przy dwóch zmiennych ilość kombinacji jest tak mała, że próbowałem wszystkich kolejno, aż nie znalazłem właściwej. Takie trochę podejście testera, nie? Zerowe zaangażowanie ze strony gracza. To samo tyczy się otwierania zamku. No, nazwij mnie wybrednym, ale pierwszy Gothic miał bardziej wymagającą mechanikę. Mechanikę, która jakkolwiek karała za błędy. To, co jest tutaj, jest tak bezsensowne, że mogliby dać zwykły przycisk i robisz alohomora i otwierasz zamek z automatu, a nie tracimy czasu na minigrę. Zero presji, zero limitu czasowego, a poziom trudności żaden. W zasadzie mój 4-letni syn by to rozwiązał za każdym jednym razem. I pierwszy zamek otwiera się fajnie, drugi też, ale trzeci, dziesiąty i pięćdziesiąty masz totalnie dość. Największym jednak minusem w moim odczuciu jest postawienie na mega krótki wątek główny. Mówi się o około 30 godzinach. Tutaj realnie mam wrażenie, że wydarzenia z tegoż właśnie wątku pędzą niemiłosiernie, a jednocześnie misje poboczne wyrastają jak grzyby po deszczu. I to protekcjonalne podejście, w którym fani będą latali za każdą jedną misją, okrutnie razi przy poziomie trudności wielu zagadek. Dlaczego? Sporą część zaklęć poznajemy podczas wykonywania misji dodatkowych, czyli nie trzeba ich znać, więc nie mogą się pojawić przy głównych misjach, a to skutkuje powtarzanymi w kółko wzorcami. Są monotonne. Przyciągnij, podnieś zaklęciem, odepchnij, zapal, zaświeć. I tak cały czas. Okej, czasem jest to do przyciągnięcia platforma, a innym razem most z kości, ale generalnie ogólna zasada jest taka sama. System walki jest w moim odczuciu ciekawy, ale jednak schematyczny. Ponownie, jak odblokujecie więcej czarów, to tutaj można bardzo namieszać i tworzyć ciekawe kombinacje, jednak gra ma być do przejścia z tylko wymaganymi zaklęciami, więc i tutaj można na lenia korzystać prawie cały czas z tych samych i radzić sobie całkiem nieźle. A walka? No, pojawia się ostrzeżenie. Żółte, no to protego. Czerwone? Unik. Pojawia się ono nawet jeśli nie widzisz wroga i atak idzie zza pleców. Więc spam zaklęć i patrzenie się na ostrzeżenia. Kosmetycznie jest też tutaj funkcja, którą wszyscy się zachwycają, a ja się przy niej poddałem. Możliwość zmiany wyglądu każdego, i to dosłownie każdego elementu naszej garderoby. Wreszcie w grze nie musimy dokonywać wyborów pod tytułem ładniejsze czy z lepszymi statystykami. Ile to razy wybierało się coś zwyczajnie gorszego pod kątem gameplayu? Tylko ze względu na walory estetyczne. No to tutaj możemy dowolnie i bezkosztowo zmieniać wygląd elementów ubioru tak, żeby pasowały do naszego stylu. Tych zaś jest niemało, a odblokowuje się kolejne głównie przez wykonywanie misji pobocznych. No super sprawa, nie? No właśnie nie. Sam byłem purystą wyglądu mojej postaci przez jakieś 5 minut. Ale kiedy w ciągu kolejnych 5 musiałem 4-krotnie zmieniać wygląd czegoś, bo akurat mi dropnęło lepsze i znów musiałem się wklikiewać w ustawienia i zmieniać, to zwyczajnie odpuściłem. Sam pomysł super, ale przy tak częstej zmianie ekwipunku bardziej przeszkadzał i uważałem go za stratę czasu niż za wartościowy dodatek. Opcja zablokowania konkretnego wyglądu całkowicie rozwiązałaby tę sprawę i kto wie, może w przyszłości to będzie zmienione, ale póki co każdy jeden element ubioru trzeba pojedynczo zmieniać. Technicznie tutaj też muszę zwrócić uwagę na ubogą mimikę postaci. Animacje twarzy są mocno przeciętne. Zwłaszcza w dialogach, gdy dochodzi do zbliżeń na naszego rozmówcę i widzicie puste spojrzenie. No, jak na tytuł określany w niektórych kręgach już przed premierą jako gra roku, oczekiwałem więcej. A przy technikaliach już będąc, Dziedzictwo Hogwartu to gra, która w pierwszej chwili miała być dla mnie tytułem pokroju Zeldy na Switcha. Grą, dla której kupuje się konsolę albo zmienia się cały system. Szybko jednak zostało to zweryfikowane przez potwierdzenie bardzo szerokiej kompatybilności produkcji. Bardzo szerokiej! Bo poza klasycznym standardem, czyli PC i obie konsole, w zasadzie trzy konsole nowej generacji, jak i konsole poprzedniej generacji, to ma wyjść również na Switcha. I dzisiaj poruszę również tak delikatnie te kwestie grania na różnych platformach w kontekście zdywersyfikowanych czasowo premier. Jednak nawet taki rozstrzał nie jest przeszkodą, żeby zadać pytanie. Czy Dziedzictwo Hogwartu jest grą, dla której warto kupić nową konsolę? Obecnie odpowiedź jest tylko jedna. Tak. Ale żeby ją uzasadnić, muszę zahaczyć o komputery. Jeśli nie macie maszyny pod granie, to zaopatrzenie się w jedną tylko po to, żeby zagrać w Dziedzictwo Hogwartu, może okazać się nieopłacalne. Bo mimo śmiesznie niskich wymagań minimalnych, tutaj leciwa i5 6600 i GTX 960, no dobra, 16 GB RAM-u, to największy tutaj problem, to gra na takim sprzęcie ma się odpalić w minimalnych ustawieniach i to tylko w 720p. Czytajcie to jako przy Full HD
możecie tracić płynność. Rekomendowane ustawienie na PC do grania w wysokich ustawieniach z płynnością 60 klatek to już i7-8700, wciąż 16 GB RAMu, a grafika musi być rzędu 1080 Ti. I tutaj moja refleksja jest następująca. Sama karta graficzna kosztuje tyle co mały Xbox, a Series S jak najbardziej pozwoli na płynne granie w Hogwarts Legacy na podobnych ustawieniach. No i ktoś zaraz powie, ale na S-ce nie ma ray tracingu. No tak. A na 1080 też nie. Ciekawie robi się jednak dopiero teraz, gdy chcemy wejść w najwyższy poziom wizualnej uczty. Do grania w ustawieniach Ultra i 1440p w 60 klatkach musicie pochwalić się komputerem wyposażonym w i7-10700K, 32 GB RAMu i RTX-a 2080 Ti. Więc ponownie jak przed chwilą, z tą różnicą, że tutaj już nie tylko małego Xboxa, ale kupimy sobie dowolnie PlayStation 5 albo Series X-a w cenie samej karty graficznej. A co dopiero reszta? Co ciekawe, w sieci możemy też znaleźć rekomendowane podzespoły do grania w Ultra 4K, gdzie karta graficzna odlatuje na poziom 3090 Ti, ogromnie w zasadzie podbijając cenę takiego buildu. A i mimo takich wymagań dochodziły mnie słuchy, że obecnie optymalizacja wcale nie powala i nawet RTX-y z serii 4000 potrafią się zdrowo spocić. Jak widzieliście przed chwilą, żeby pograć w porównywalnych ustawieniach na PC-cie, będziecie potrzebowali karty graficznej o wartości konsoli. A żeby mieć lepsze doświadczenia i cieszyć się ładniejszą grafiką, no głównie cieniami i odbiciami, bo PC-ty potrafią to znacznie lepiej niż konsole, to za cenę samej karty graficznej kupicie sobie Xboxa Series X, PlayStation 5 i Series S-a też w sumie zmieścicie. Za samą kartę graficzną. Dlatego uważam, że obecnie nie ma tańszego sposobu i w moim odczuciu też bardziej komfortowego niż ogrywanie tego tytułu siedząc wygodnie przed konsolą. Więc obecna sytuacja odłożonej w czasie premiery na inne systemy zdecydowanie faworyzuje tutaj graczy gotowych do zmiany, bądź też w zasadzie posiadających już najnowsze konsole. Bo teraz albo masz nowy sprzęt, albo nie grasz wcale. Ale czy czekając kolejne miesiące, a później ogrywając tak wielką produkcję na konsolach poprzedniej generacji, coś tracicie? O tym przekonacie się w kwietniu w zapowiadanym przeze mnie materiale z wielkim porównaniem na różnych platformach. A kończąc ten materiał, to mimo tak wielu niedoskonałości, przy grze bawię się doskonale. I pewnie spędzę tam kolejne długie godziny. I ode mnie dostaje ona solidne 8 na 10. I zdecydowanie polecam ją każdemu. A jakie są wasze odczucia związane z tą grą? Graliście już, czy poczekacie na informacje o tym, jak będzie chodziło na PS4 czy Xboxie One? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem ja na dzisiaj spadam. Do zobaczenia, na razie i cześć!